Cześć, czołem, z tej strony Tomek Lach. Witam Was w kolejnym filmie, w którym odkrywamy tajniki YouTube'a, tego jak zakładać kanały, jak rozwijać swoje kanały, jak nagrywać i produkować filmy, które ludzie chcą oglądać i które YouTube lubi i przepycha przez swoje algorytmy. Ja YouTube'em zajmuję się od długiego czasu, oczywiście nie jestem pełnoetatowym YouTuberem, bo bardziej interesuje mnie to, jak YouTube działa, jak można doradzać klientom, firmom, jak pomagać im rozwijać ich biznesy. No tak się składa, że jakiś tam kanał udało mi się zbudować, więc ten przycisk dostałem, wisi na mojej ścianie, no i staram się na tym kanale przekazywać moją wiedzę, którą zdobywam już w zasadzie od 2008 roku, od kiedy zacząłem tworzyć treści w internecie, no na taką, powiedzmy, w taki profesjonalny sposób. No a w tym filmie pokażę Wam, co zrobić, żeby można było dodawać miniatury do swoich filmów na YouTubie. W poprzednim filmie wytłumaczyłem Wam, jak w ogóle założyć kanał na YouTubie, więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, no to zapraszam do tego pierwszego filmu, natomiast tutaj, jak widzicie, jesteśmy już w YouTube Studio naszego kanału, który dopiero co założyliśmy, więc nie ma jeszcze żadnych subskrybentów, nie ma żadnych oglądnięć, bo nie ma tak naprawdę nawet żadnego filmu. Ale to, co trzeba zawsze moim zdaniem zrobić, no to oczywiście poza samym zapoznaniem się ze stroną studioyoutube.com, która musi być Waszym najlepszym przyjacielem, o tym będą inne filmy, musimy przejść do zakładki ustawienia. No i tam oczywiście jest masa rzeczy, które warto poustawiać, takie jak waluty, jak język Waszych filmów, po to, żeby YouTube lepiej wiedział, komu Wasz kanał oferować, jeżeli chodzi o proponowanie właśnie nowym widzom Waszych treści, takie rzeczy jak słowa kluczowe i ustawienie na przykład tego, czy Wasz kanał jest dla dzieci, czy nie dla dzieci, to są rzeczy, które warto przetestować i sprawdzić. Natomiast super krytyczne na początku jest to, żeby poza tymi podstawowymi, domyślnymi funkcjami aktywować również dodatkowe, a najważniejszą z nich jest niestandardowa miniatura. Miniatura niestandardowa to jest tajna broń każdego YouTubera, żeby filmy Wasze się oglądały, muszą mieć bardzo dobre tytuły i bardzo dobre miniatury. No i oczywiście, żeby takie miniatury można było dodawać, musicie aktywować konto dodatkowo poprzez telefon. Wpisujecie po prostu w formularzu swój numer telefonu, otrzymujecie od Google'a SMS-a z kodem, który przepisujecie tutaj, weryfikujecie w ten sposób numer telefonu i chwilę później Wasz kanał na YouTubie, jeszcze dziewiczy, jeszcze nieoglądany przez nikogo, zostaje zweryfikowany i możecie zobaczyć właśnie w ustawieniach w zakładce kanał dostęp do funkcji, że funkcje wymagające weryfikacji numeru telefonu są włączone. Dzięki temu możecie przesyłać długie filmy, możecie transmitować na żywo, no i przede wszystkim dodawać niestandardowe miniatury. Jeżeli macie jeszcze chwilę, to oczywiście zawsze warto skorzystać z takich fajnych rzeczy, które w tych ustawieniach siedzą, bo przykładowo, jeżeli wypełnicie sobie jakieś podstawowe dane, które macie mieć w opisach filmu, na przykład wasze konto na Instagramie, czy jakiś adres strony internetowej, to nie będziecie musieli przy dodawaniu kolejnych filmów wpisywać tego ręcznie, albo gdzieś tam kopiować z jakichś notatek czy schowka, bo zawsze te podstawowe informacje w opisie filmu będą już czekać na Was, jeżeli je wypełnicie właśnie tutaj w tych podstawowych informacjach jako domyślne treści. Warto też tutaj ustawić coś takiego jak prywatną widoczność filmu, bo wtedy wszystkie nowe filmy, które będziecie uploadować z automatu będą prywatnymi i przez przypadek nie opublikujecie czegoś, co ma jeszcze zły tytuł i nie ma miniatury. Tagi to jest też coś, co nie jest super krytyczne na YouTubie, jest ważne i warto mieć jak najwięcej tych tagów już zawsze wypełnionych, jak tylko wrzucacie nowy film na YouTube, a więc poza tym, że oczywiście wiecie już, że możecie dodawać miniatury, to bardzo ułatwi Wam życie właśnie wypełnienie tutaj takich podstawowych rzeczy, jak choćby to, żeby wpisać kilkanaście tagów, ustawić wszelkie właśnie języki, żeby YouTube jak najwięcej informacji na Wasz temat już od razu miał. No i dzięki temu nasz kanał na YouTubie, jeszcze dziewiczy, jeszcze nieoglądany, zyskał bardzo ważne ustawienia. Aktywowaliśmy super ważne funkcje. No i w kolejnych filmach będziemy przyglądać się temu, co dalej z tym zrobić, żeby ten kanał na YouTubie rozwijał się, żeby był oglądany. No i mam nadzieję, że będziemy razem tą przygodę przeżywać. Dlatego subskrybujcie, bo wtedy nie przegapicie kolejnych filmów. No a jeżeli ten Wam był przydatny, poproszę o łapkę w górę. Cześć!